Lego Technik na moim kanale jest co kot napłakał, ale jak już jest, to cieszmy się z tego i pakujcie się tutaj, o, na tą paletę się pakujcie i jedziemy w recenzję. Zapakowani? No to... Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z 42133 Telehandler, chociaż w Polsce ma to nazwę ładowarka teleskopowa. Wybaczcie mi, może astronomem nie jestem, ani żadnym elektrykiem, ale nie widzę tu ani ładowarki, ani teleskopu. A widzę po prostu jakiś podnośnik, więc nie wiem czemu to nie ma takiej po prostu nazwy, a tak serio to się nie znam, więc nie będę się co do nazwy wymądrzał. Kto się z was zna, niech mi napisze w komentarzu, czy ona jest legitna, czy jest adekwatna do tego zestawu. Adekwatny do tego zestawu na pewno jestem ja, bo jak wiecie, za Lego Technik nie przepadam, więcej go tutaj jest w KBL-u niż w zestawach, ale rok rocznie gdzieś tam jakiś jeden zestaw kupię, bo tych małych zestawów w miarę jestem fanem. Dlaczego? Dlatego, że za stosunkowo niedużą cenę dostajemy jednak trochę tych technik elementów, które gdzieś tam się jednak przydają. Sprawia to naprawdę frajda, nawet jeżeli nie, to po prostu nie przepłaciliśmy, a poza tym no po prostu moja cierpliwość do techników jest taka, że to jest jakby w sam raz. A wiem o czym mówię, bo częstokroć na mój sklep przystań klocków składam znacznie większe zestawy technikowe. I nie powiem, ale męczę się, moi drodzy, tam. A przy tym się nie męczę. Trochę jak w Lego Creator, mamy tutaj dostępne dwa modele. Drugim jest taka oto ciężarówka. Jednakże, kurczę, nie, tu też się coś będzie podnosiło. Tylko, że tu nie mamy co podnosić. A tutaj na przykład mamy tę paletę do podnoszenia. Mamy tu instrukcję. Na całe szczęście, co mnie cieszy, jest jedna. Czemu tak mówię? Bo niektórzy z was mogą zareagować. No, przecież to norma, że jest jedna. No właśnie, na przykład nie, bo chociażby ostatnio w recenzji Creatora, gdzież on jest, no właśnie, spójrzcie. Trzy małe opcje i wszystkie miały osobne instrukcje. Więc mimo wszystko tutaj doceniam to, że jest jedna, a nie dwie, że to nie jest rozdzielone. Tutaj instrukcja z niczym się specjalnym nie wyróżnia. No, jako że to jest dla dorosłych, jednak w miarę zestaw, czy dla starszych dzieciaków, tego paska ładowania nie mamy. Dorośli mają znacznie więcej cierpliwości i go po prostu nie potrzebują. Co mnie natomiast trochę martwi, to szkoda, że nie mamy z tyłu jednak prezentacji innych zestawów, bo ja wiem, że w katalogu mamy to wszystko, ale zawsze to jest jakiś taki miły akcent chyba, nie? Natomiast miłym akcentem całym uważam jest ten zestaw. Nie tylko obfituje on no, w ciekawe po prostu kolorki, no bo ten niebieski tutaj kolor po prostu, no nie jest, wiecie, nie jest w każdym właściwie zestawie. Jeżeli miałbym się czegoś czepić, ale to chyba jedno takie większe czepialnictwo na początku, to szkoda trochę, że na tej palecie nic nie ma. W sensie, wiecie, jeden, dwa briki, dorzucić coś takiego i uważam, że byłoby już znacznie ciekawiej w tym zestawie. Tym bardziej jak na przykład były, nie wiem, wiecie, na jakichś półslopach czy czymś tam i musielibyśmy je podnosić, wiecie, tak z gracją, że jedziemy i zipi, i gracja, i pro... No, gracja. Moi drodzy, jak to działa? Ano działa to bardzo fajnie. Spójrzcie, mamy tutaj z tyłu to pokrętło i tym pokrętłem powodujemy, że to się podnosi, unosi czy opuszcza. Tutaj dodatkowo możemy sobie tym, o, na przykład tak wziąć w dół, co nie mamy szans, więc możemy sobie to ustalić. Więc na przykład po nabraniu sobie tej palety możemy dodatkowo jeszcze zrobić tak, by mieć pewność, że nam nic nie spadnie i wtedy faktycznie możemy robić... Nie, dobra, nie możemy robić. Miałem powiedzieć ostre akrobacje, ale jednak nie. Podoba mi się wykończenie tej kabiny, bo fajnie tutaj został też ten fotel odzwierciedlony. Całość kabiny również. Tutaj od góry, moi drodzy, mamy drugie pokrętło, które powoduje, że kręcą nam się koła. I spójrzcie, jak one śmiesznie na skos zostały tutaj zrobione, co powoduje, że ta zabawka po prostu naprawdę jest, rzekłbym, bawialna. No bo, wiecie, te małe modele różnie z nimi bywa. Są bardziej ruchome, mniej ruchome, a tutaj spójrzcie, naprawdę można się świetnie bawić. Typu, wiecie, rzucamy sobie paletę i na przykład manewrujemy, kiedy ją nabierzemy, nie? Jakby w ogóle super zabawa. Ja naprawdę tak widzę, że możemy nawet wziąć sobie brata, kuzyna czy kogokolwiek i się bawimy, nie? Że wiecie, sterując tylko i wyłącznie tymi dwoma pokrętłami, o, musimy ją nabrać, ale wiecie, nie tak, że sobie tak przekręcimy, nie? Nagle na stole czy coś, do tego fajnie mieć nieśliski stół, tylko że naprawdę musimy tu wymanewrować i na przykład na czas. Ach, przypominają mi się piękne czasy 365 pomysłów z klockami Lego, to były fajne czasy, nie? Jak były takie pomysły. I tak jak mówię, no jak techniki są u mnie rzadko, tak to jest chyba jeden z najfajniejszych, nie, nie chyba, najfajniejszy z dotychczasowych małych techników, jakie w historii mojego kanału się pojawiły, oczywiście tych należących do mnie, bo nie mówię
tu o tych, które trafiają na sklep. No i zdecydowanie jest to model, który polecam każdemu. Nawet jeżeli nie jesteście fanem Technika, to myślę, że jak najbardziej warto jest ten zestaw po prostu nabyć, bo być może przekonacie się do Technika i otworzy nowe wrota na wasze horyzonty poszerzycie, nie? Nowe wrota na wasze zakupy otworzą, nowe wrota dla waszego portfela. Nawet jeżeli nie, tak jak mówię, zyskacie trochę ciekawych elementów, które myślę gdzieś tam każdemu się przydadzą, nie tylko fanowi Techników. Tak jak mówię, są tu dwie opcje, które naprawdę sprawiają frajdę i model jest naprawdę super bawialny. Nawet bez tej palety moglibyśmy sobie w domu coś spokojnie wbudować, ale miło, że ta paleta również, moi drodzy, jest. Myślę, że miło też jest, że Technik raz na jakiś czas się pojawia na moim kanale i myślę, że za to też mój kanał, przynajmniej taką nadzieję, lubicie, że nie jest tu jednostajnie, tak? Tylko, że są różne rzeczy się pojawiają. Mimo wszystko, ja fanem Technika oczywiście po tym, czym nie zostałem. Może właśnie dlatego, że mam dużo Techników na swoim sklepie, no i gdzieś po prostu mam ich nadmiar i nie ciągnie mnie do ich budowania i tyle. Natomiast raz do roku gdzieś jakiś zestaw, tak jak obiecywałem, tak i będę dalej kontynuował tę tradycję, będę kupował. Chociaż mówię, to jest najlepszy zestaw dotychczas i wątpię, by coś go jeszcze przebiło, jeżeli chodzi o Techniki te małe, ale nie mówię hop, bo nie spodziewałem się nawet tak fajnego zestawa. Może po prostu sobie dopisałem to, że ta opcja bawialna jest tak genialna. Nie wiem, ale po prostu świetnie się przy tym zestawie bawię i mogę mu śmiało wystawić solidne 8 plus na 10, bo naprawdę tanio, dobra zabawa, a z minusów prawie nie ma, bo nawet nie buduje się tego ciężko i tak dalej, buduje się to łatwo, szybko. Jeden jest z minusów, ale to jest moja imaginacja, tak jak mówiłem, tutaj jakąś większą kompetencję zrobić, ale możecie zrobić to sobie sami, tak jak mówię, te skrzynki i teraz się bawić, tak jak mówiłem, z jakimś kolegą, bratem i tak dalej, faktyczne ładowanie tegoż. Nauczycie się przy okazji jeździć wózkiem widłowym, już jak kiedyś pójdziecie do pracy, powiecie, panie, ale ja już mam magistra z wózka widłowego, panie, gdzie się pan nauczyłeś, nie? A tym powiesz, no, perfekcyjnie, moi drodzy. Tak czy siak, dziękuję wam za to, że byliście w dniu dzisiejszym na kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy się widzieli w kolejnych odcineczkach, by tych nie przegapić. Zostawcie subskrypcję i jakiś sygnał, by mi też po prostu było miło, bo Techniki zdarzają się tu rzadko, a co dopiero takie zestawy w sobotę, nie? Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!